Tuż po 12 w południe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu odebrała zgłoszenie o pożarze we wsi Pierzchnia Góra w gminie Warta. Zapalił się budynek mieszkalny i budynki gospodarcze. To właśnie w jednym z nich prawdopodobnie najpierw pojawił się ogień. Strażacy będą ustalać przyczynę pożaru. Kudle z gazem były w drugiej części tego budynku. Strażacy wynieśli je na zewnątrz, tylko że akurat butle te były w części nieobjętej pożarem tego budynku, czyli na pewno powiedzmy można wykluczyć, że od tych butli. Z drugiej strony, drugiej części budynku, bo ten budynek był podzielony na dwie części. Z drugiej części budynku była kuchnia, ale zasilanie elektryczne, także ale pożar najprawdopodobniej powstał w tym budynku gospodarczym, przy budynku mieszkalnym. Strażacy sprawdzili, czy w środku nie było ludzi. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ponieważ właściciele nie mieszkają w budynku na stałe. Ostatni raz byli w nim w niedzielę. Wstępnie straty oszacowano na około 35 tysięcy złotych. Zagrożenie było jednak poważne. Naturalnie były zagrożenia, bo budynek typowo jest w lesie. Były też przyległe budynki z pokryciem palnym w odległości 10-15 metrów, także istniało duże zagrożenie, że pożar rozprzestrzeni się na te pozostałe budynki, jak też na kompleks leśny, który tutaj w Pierzchniej Górze jest dosyć duży. Brygadier Andrzej Marczak, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sieradzu. Pożar gasiło 16 jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej.